Dzisiaj przeprowadzimy test kamerki GoPro Hero 4, która jest zamontowana na przedniej szybie w samochodzie. Jak będzie sprawa wyglądała wibracji, czy na przykład uchwyt, który jest dostarczony w zestawie, który przyszedł niedawno, akcesoriów, nie odpadnie od szyby same czynnie. Na razie wygląda, że zamocowany jest ok. Kamerka została odwrócona, obraz kamerki został odwrócony o 90, 180 stopni w drugą stronę, także obraz powinien rejestrować się poprawnie. Zobaczymy. Na szczęście jest sobota i ma nie być korków. Aczkolwiek z tym różnie bywa. Na razie jest ok. Jest godzina 9:23. Do przejechania mamy jakieś 20 parę kilometrów. Ja wybiorę ring, żeby było troszeczkę szybciej, czyli obwodnicę. O, widzę, że paliwo stanie już po 1,077. za diesla. No, fajnie. Po prawej stronie nauka jazdy, trzeba troszeczkę uważać, bo akurat takie samochody czasem wykonują, niż kierowcy, niż siedzący wykonują różne dziwne ruchy i nigdy nie wiadomo, co się, czego się można po nich spodziewać. W pełni naładowana kamera, akurat przy tej pojemności karty pamięci 32 GB pokazywała mi czas nagrania w okolicach godziny 10 minut. Zobaczymy, jak to wygląda w rzeczywistości. Właśnie teraz będziemy zjeżdżać na prawo na ring, obwodnicę, która biegnie wokół Brukseli od strony wschodniej. Można powiedzieć, że od strony południowo-wschodniej jesteśmy w tym momencie. I będziemy jechać linię przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. I ograniczenie na autostradzie do 120 km na godzinę. W tym momencie ustawiam tempomat. Będę starał się jechać z przepisową prędkością. Można tutaj wyprzedzać pojazdy z prawej strony według przepisów. Nie mam w tym momencie żadnego wykluczenia. Aczkolwiek rozgodnie z prawem musi być więcej niż 2-3 w jednym biegu. Ale gdybym pojechał na wprost, pojechałbym do centrum Brukseli, natomiast ja wybieram zjazd w prawo na ring. W lewo byśmy tutaj mogli zjechać na ring w kierunku Szedła. Do Paryża moglibyśmy też dojechać, natomiast my jedziemy w kierunku Antwerpii.
dzisiaj jest nawet ciepło, mamy 10 stycznia i temperatura 12 stopni powyżej zera. Gdyby nie to, że troszeczkę wieje, byłoby całkiem przyjemnie. Jak widać, w sobotę rano nie ma zbytnich korków, można płynnie jechać. Natomiast w ciągu tygodnia jest tutaj naprawdę masakra. Przejechanie czasem kilku kilometrów, nic nam nie wiąże się. Jak widać, wzdłuż autostrady są ustawione wszędzie latarnie, cała Belgia. Szczycie się z tego, że wszystkie autostrady mają oświetlone. Co prawda, teraz jest chyba troszeczkę biznesowo. Nie zawsze te światła funkcjonują, ale generalnie faktycznie w większości przypadków można się spotkać, że jadąc przez autostradę w nocy, gdzieś w środku Belgii, w środku państwa. Cała droga jest ładnie oświetlona. Już nie mówię oczywiście o zjazdach czy rozjazdach, bo to są oświetlone obligatoryjnie, natomiast poza tymi zjazdami autostrady są oświetlone nie wszędzie, aczkolwiek jest to dosyć problem. Sieć dróg w Belgii bardzo dobrze rozwinięta. Praktycznie w każdym kierunku wyjeżdżając z miasta większego, mniejszego, obojętnie jakiego, zaraz wjeżdżamy na autostradę i po prostu jedziemy tam, gdzie chcemy, w miarę komfortowych warunkach. Oczywiście pomijając kwestię drogów, które są bardzo uciążliwe, zwłaszcza w okolicach Brukseli czy Antwerpii. Mamy kraj bardzo dużej ilości samochodów. Dużo kłopotów. Dużo kłopotów. Ja też tak mówię troszeczkę więcej z tego względu, że nawet nie wiem, jak ten mikrofon funkcjonuje w kamerze. Kamera jest zamontowana w budowie wodoszczelnej. Nie jest podpięty dodatkowy mikrofon do niej, zatem nie mamy pojęcia, przynajmniej na razie, jak ten mikrofon przeniony, że tak powiem, zmienia dźwięk. Tym bardziej, że słyszałem tutaj bardzo swój samochód, po prostu dużo szum wiatru. Nie wiem, jak to się będzie miało w stosunku do głosu, który teraz w miarę normalnie wypowiada. Kamera po lewej stronie właśnie omijamy. Na szczęście mamy przepisową prędkość 120 km/h, także mam nadzieję, że tego zdjęcia nie zrobimy. No i faktycznie dzisiaj mamy szczęście, nie ma korków. Praktycznie za parę chwil będziemy zjeżdżać już z ringu w prawo na dzielnicę Jedne i to praktycznie będzie koniec duży.
jak widać, rynek stosunkowo szybko dotarł praktycznie do celu. Jeszcze zostało nam troszeczkę do przejechania przez samo miasto, ale myślę, że też nie będzie tutaj żadnych problemów. Jak widać, na razie ta przyssawka dosyć dobrze się trzyma szyby, mimo jakichś drobnych drgań, które samochód powoduje. Nie odpadła, jest szansa, że to mocowanie będzie w miarę trwałe i nie przysporzy większych niespodzianek. Kolejne ograniczenie prędkości, tym razem do 50 km na godzinę. Tak jest w większości. W mieście są drogi, gdzie ograniczenie jest do 70 km na godzinę. A warto tego przestrzegać. Tu akurat położona jest nowa nawierzchnia. Po prawej stronie widać dodatkowy pas dla rowerzystów. Zresztą sama Belgia dosyć dba o użytkowników śladów. Wszędzie są wytyczone ścieżki rowerowe, niektóre są na ulicy, niektóre są na poboczach. I rowerzyści naprawdę są tutaj bardzo uprzywilejowani. Specjalne śluzy przed samymi światłami akurat teraz nie będziemy widzieć, chociaż przed pierwszym samochodem jest taka specjalna śluza, którą zawsze trzeba zostawić pustą dla rowerzysty czy jakiegoś motocyklisty, który tam się może naprzód przedostać. I w momencie, kiedy ruszamy wszyscy spod świateł, jest bezwzględna zasada, że rowerzysta z przodu jadący musi zostać puszczony pierwszy, bez żadnych jakichś ponagleń czy innych nerwowych. Sporo też jest rond, skrzyżowań z ruchem okrężnym, podobnie jak w Wielkiej Brytanii. Ułatwia to naprawdę poruszanie się po zatłoczonych uliczkach. Kolejna kontrola radarowa. Po prawej stronie dwie kamery, po drugiej stronie dwie. Ograniczenie do 50 km na godzinę. Zdjęcie zrobione przez kamerę praktycznie tydzień później, do tygodnia, do dwóch, mamy pismo w domu, mandat do zapłacenia, bardzo grzecznie, ładnie. Nikt nikogo nie stresuje, w sensie nie nawchodzi w dom, policja nie przychodzi, można sobie ten mandacik spokojnie zapłacić. Trzymać się ograniczeń prędkości. Znowu minęliśmy kamerę po prawej stronie tym razem, także jak widać, sporo tych urządzeń jest tutaj wymieszczonych. Po prawej stronie widać właśnie wyznaczoną taką ścieżkę dla rowerów. Sylwetka, ideogram roweru jest narysowany na jezdni, więc zawsze trzeba pamiętać, żeby tą część jezdni zachować dla rowerzystów, dla skuterów, które tutaj są bardzo popularne. No i odwieczny problem w centrum Brukseli. Naprawdę, żeby zaparkować, trzeba sporo się czasem naszukać. Teraz jest sobota, wczesny ranek, więc
te auta są zaparkowane, bo ludzie do pracy nie wyjechali, ale podobnie jest w środku tygodnia, a nawet dłużej. Właściwie jesteśmy już na miejscu. Jeszcze chwila i będziemy musieli rozglądać się za jakimś miejscem parkingowym. Mam nadzieję, że jak zwykle uda mi się takie miejsce w miarę szybko znaleźć. Tutaj jest jeszcze strefa płatna, ale następna przecznica w prawo, w lewo będzie można już zaparkować. W zasadzie bezpłatnie, to znaczy mając wykupiony specjalny taki ticket, który pozwala na parkowanie w miejscach do tego wyznaczonych. Jednorazowy zakup wystarczy. Godzina 9:42, więc jechaliśmy jakieś 20 minut. 23 km obwodnicą, troszeczkę przez miasto. Ogrodzenia po prawej, po lewej stronie przygotowane, czyli praktycznie chyba będzie tutaj jakiś market się nie wybudował na tej ulicy, ale czasem jest są wystawione różnego rodzaju handlowe oferty. Prywatnych przedsiębiorców. Można kupić wszystko i nic w przystępnej cenie. Jesteśmy na uliczce, gdzie będę musiał już szukać miejsca parkingowego. Po prawej stronie jest taki pas zieleni, gdzie właśnie chciałbym zostawić samochód. Na razie widzę, że wszystko jest zajęte. No dzisiaj chyba szczęście mi nie dopisało. Niestety. Firma, w której pracuję, jest na wprost, a ja nie mam gdzie zaparkować. Będę musiał poszukać miejsca trochę dalej. Na szczęście mam zapas czasowy. Będę mógł sobie podejść. Ale nie ukrywam, że nie jest mi to na rękę. Czasem tak się udaje, że ktoś wyjedzie, aczkolwiek trudno na to liczyć. Tu jakbym miał smarta, to może po prawej bym się zmieścił, ale niestety nie jeżdżę smartem. No nie ma. W miejscu, w którym chciałem zaparkować, nie jestem w stanie zaparkować. Będę musiał jechać w którąś z przecznic, szukać szczęścia. Gdzieś dalej. Zostało mi jeszcze 15 minut. O 10 rozpoczynam pracę. Ale jak na razie moim podstawowym zmartwieniem jest znalezienie miejsca parkingowego.
garażu, więc nie zostawię nikomu drogi. W miarę dużo miejsca na mój drugi samochód. Udało się. No jakoś zawsze się udaje. Tym razem też się udało. Zobaczymy. Kamerka nadal pracuje. Mam nadzieję, że zarejestrowała to, co chciałem, żeby zarejestrowała. I jesteśmy na miejscu. Jest dopiero za 15:10, więc jeszcze troszeczkę tutaj sobie posiedzimy. Wykorzystałem standardowy uchwyt do zamocowania kamery, standardowy w sensie do przymocowania do szyby. Zdał egzamin, cała ta konstrukcja, która jest tutaj, nie odpadła. Spodziewałem się podobnej sytuacji, jak miałem w domu, że w pewnym momencie ta przyssawka mi się odkleiła od szyby. No, tutaj jakoś to się trzyma, aczkolwiek jedyne co zrobiłem, to zwilżyłem troszeczkę powierzchnię tej przyssawki. Być może to uszczelniło połączenie. Wydaje się, że będzie ok. Kamerę można obracać do przodu, do tyłu. Obracać można ją 360 stopni wokół, więc można kręcić obraz z każdego położenia.